Hejka, witajcie na moim kanale, jestem Agata. Uzbierało mi się już trochę pustych opakowań i pomyślałam, że po prostu podzielę się swoją opinią. W 90% są to kosmetyki z pudełek subskrypcyjnych, dlatego że ja mm, kupuję pudełka z Look Fantastic, z Pure Beauty, więc no, testuję te kosmetyki, które są w tych pudełkach i wyrażam całkowicie subiektywną opinię. Myślę, że w tych pudełkach subskrypcyjnych właśnie o to chodzi, że testujemy nowe, całkowicie dla nas nieznane kosmetyki, po to, żeby ewentualnie potem je komuś polecić albo samemu kupić. Podzieliłam produkty na kategorie, tak to wygląda. Więc jest tutaj, jak widzicie, totalny mishmash. Od czego by tu zacząć? Może od tego. Żel oczyszczający do twarzy. Ja kiedyś skusiłam się na Basic Lab, bo po prostu było wszędzie, reklama była naprawdę nachalna. Ten żel był bardzo wydajny, miałam go bardzo długo. Ja drugi raz bym tego po prostu nie kupiła. Jak dla mnie nic specjalnego. Maseczka do twarzy z tej dość chyba drogiej firmy. Różana bardzo pięknie pachniała, niestety miała formę żelu. Nawet troszeczkę zostawiłam, żeby to pokazać. O, tutaj ma formę żelu i tak naprawdę był to taki glut. Ogólnie mi się to bardzo źle użytkowało. Ta forma właśnie żelowa, jeżeli chodzi o mnie, o moją skórę, zupełnie nie wypaliła. Jeżeli tutaj będzie produkt, który w 100% będę mogła polecić z czystym sumieniem, to link zostawię w opisie. Dwa sera tu mam. To pierwsze było z witaminą C i było ok, ale czy miałabym je polecać? Niespecjalnie. Kolejne serum było w pudełku Pure Beauty. Ono pięknie wygląda, bo ma tam takie, jakby roślinki zatopione. Nie zużyłam go, dlatego że te właśnie płatki, które tam pływają, one, no niestety, one się aplikują wraz z tym serum. I co mnie strasznie irytowało, że miałam y, jakieś płatki na skórze twarzy z make upu mam tylko dwie rzeczy jest to ten tusz on jest ok, ma taką szczoteczkę i ogólnie ten tusz ma bardzo dobre opinii w internecie ale czy bym go poleciła? też niekoniecznie tutaj moja ukochana, ulubiona, ubóstwiana szminka z Rimela Mój ulubiony odcień to 700. Te szminki są po prostu jak masełko. Uwielbiam tą formułę. I to jest ten kolorek. On jest taki różowo-brązowy. Perfumy. Te są z Salwadora Dali i są przepiękne. Jak dla mnie hit. Ja je kupiłam kiedyś za jakieś grosze. Zaraz sprawdzę, ile w tej chwili kosztują. W tej chwili one kosztują około 60 zł za 30 ml. Jest to taki zapach różany. I zauważyłam, że na Allegro mają dosyć kiepskie opinie. To jest dla mnie dziwne, bo one naprawdę są piękne. Nie są ani babciowe, nie są jakieś śmierdzące. No, są przepiękne. Ja je bardzo polecam. Kolejne są Zary, Deep Garden. One też bardzo ładnie pachną. Są takie codzienne. Ja je często używam do pracy. Jak dla mnie, to są takie typowe perfumy wyjściowe, eleganckie i również bardzo ładnie pachną. Nawet się utrzymywały u mnie. Więc polecam. Kolejne to sefory. Ja kupiłam swego czasu chyba trzy albo cztery właśnie takie małe opakowania. One są idealne do torebki, idealne na wyjazd, na wycieczkę. W pierwszej kolejności, jak widzicie, jaśmin mi się skończył, dlatego że ja uwielbiam jaśmin, więc w miarę szybko. Wypsikałam. Kremy do twarzy. Tutaj jest krem pod oczy. Uważam, że nic specjalnego. Ten krem to jest dla mnie hit. Bardzo dobrze mi się sprawdzał i pod makijaż, i nawet czasami na noc. Bardzo praktyczna forma użytkowania: czyli jest tutaj pompeczka, aplikator. Jest stoi, sterylne i szybkie, bo stoi, naciskacie, jak się spieszycie. Ja się zawsze spieszę. To odkręcanie tych tubek, zakręcanie to no, niby sekunda, ale jednak to mi bardziej się sprawdza. Tutaj Elemis, dla mnie krem jak krem, nawet nie wiem, co o nim powiedzieć. To jest kolejny krem z pudełka Look Fantastic, taka oto marka. Dla mnie zupełnie nieznana i powiem Wam szczerze, że ten krem bardzo moja skóra polubiła. On był taki treściwy, gęsty bardzo i no super. Super. Poza tym zauważyłam, że skóra jest taka miła, gładka w dotyku. Stosując ten krem, zauważyłam realnie na własnej skórze, że działa, więc tutaj mogę polecić. Kremy do rąk mam dwa kremy z Sinseya. Ten mi bardziej przypadł do gustu, był bardziej treściwy, bardziej taki nawilżający skórę dłoni. Myślę, że specjalnie nie ma go co kupować, ale ewentualnie przy okazji zakupów na Sinsei jeżeli on jeszcze jest, bo nie wiem, czy jest tej, w tej chwili w ofercie, ale gdyby coś, to przy okazji jak najbardziej. Tutaj mój hit jest to krem do rąk z Avon. Ja nie używam kosmetyków z Avon chyba z 20 lat, on jest z lawendą bardzo przyjemny dla dłoni, też pięknie pachnie. Ta tubka jest taka elastyczna, więc też fajnie się użytkował. Jeżeli szukacie fajnego kremiku do rąk o pięknym zapachu, to polecam właśnie ten. Antyperspiranty, tutaj używałam tego. Pełnił swoje zadanie, ale bez jakichś wielkich ochówiachów, za to ten Nivea to jest mój hit. Widzicie, jest tutaj e, po rusku napisane, dlatego że e, te antyperspiranty, nie wiem dlaczego, zostały wycofane e, w Polsce, to znaczy nie nie, nie mogłam ich kupić ani w, w żadnej drogerii, ani nawet na stronie nivea ich nie ma już. A jeszcze jakiś czas temu, nie wiem, dwa lata temu, to właśnie je kupowałem w Rosmanie, ale znalazłam je na Allegro w bardzo dobrej cenie, że były dedykowane na rynek rosyjski. i Produkt wygląda tak, jest biały, bezzapachowy, poza tym spełnia swoje zadanie i naprawdę jest dosyć skuteczny. Produkty do ciała. Tutaj miałam taki jakby olejek z musteli. On był dedykowany kobietom w ciąży. On był na rozstępy bodajże. Forma olejkowa nawilżała ciało. Oczywiście nie zauważyłam tutaj żadnych efektów zmniejszających rozstępy, ale jeżeli chodzi o takie nawilżenie skóry, pielęgnację skóry, to jak najbardziej. Kolejny produkt to suchy olejek do ciała z Body Boom. Był to mój pierwszy suchy olejek do ciała i byłam zachwycona i nadal jestem. To jest produkt, który mogę polecić każdemu. On naprawdę super nawilża skórę. Skóra jest naolejowana, ale nie ma tej takiej tłustej, nieprzyjemnej warstwy, takiego odczucia. Poza tym, właśnie ta pompeczka, fajne, wygodne, szybkie używanie. Polecam. Balsam, czarny tulipan prawie że w 100% naturalny, wegański też chyba był kiedyś w Pure Beauty. Używałam go przez zimę yy, i tak trochę go męczyłam. Tutaj pisze, że intensywnie nawilżający balsam do ciała. No niestety, ja nie zauważyłam tutaj żadnego intensywnego nawilżenia. Produkty do mycia na szybko dla mnie zupełnie nieznana marka ale peeling yy, superowy jeden z lepszych, jakich miałam. Była tutaj niewielka pojemność. Gdybym miała kasę, to na pewno bym sobie produkt pełnowymiarowy zakupiła. Kolejny produkt z tej marki i był to taki żel oczyszczający do twarzy i do ciała. Ja go stosowałam pod prysznic do ciała. On miał taki zapach miodowy. On był z miodem i ze słonecznikiem i faktycznie bardzo intensywnie pachniał miodem. Bardzo słodki zapach. Jeżeli chodzi o sam produkt, no to ok, ale jak dla mnie nic specjalnego. Ten żel to jak dla mnie porażka. Był to słabo wydajny produkt, dlatego że e, trzeba było dosyć sporo tutaj e, tego produktu wyciągnąć, żeby się nim porządnie umyć. Mnie się zupełnie nie sprawdził. To już jest kolejne denko, które mi pokazuje, że u mnie. Bardzo dużo jest produktów do włosów i to mnie trochę dziwi. Ciągle szukam idealnego szamponu, idealnej odżywki. Tutaj mam maseczkę, którą otrzymałam w prezencie od koleżanki. Była to maseczka o nieprzyjemnym zapachu. Pamiętam, jak pierwszy raz ją użyłam, to miałam wrażenie, że mam na włosach jakąś farbę z amoniakiem. No, nieprzyjemnie pachniała, ale bardzo pięknie wydobywała skręt z moich takich ala kręconych włosów. Jak widać nic nie zostało. Myślę, że mogłabym ją polecić. Tylko ta kwestia zapachu, ale to jest kwestia indywidualna. Lakier do włosów. Lakier jak lakier. Tu mam trzy produkty z firmy Soulflow. Miałam szampon, miałam odżywkę i miałam taki spray. Do włosów kręconych. Z tych trzech rzeczy najbardziej podszedł mi ten spray. Ja go używałam rano, przed wyjściem po prostu spryskiwałam te włosy i miałam wrażenie, że te takie moje alaloczki dosyć fajnie się układały. Byłam z niego zadowolona. odżywka i szampon. Ok, ale bez jakichś tutaj rewelacji. A tutaj jest taka odżywka, mgiełka do włosów skóry głowy, lawendowa. Nie ogólnie ok, ale y, jakoś chyba jej nie polecę, dlatego że czasami jak ją stosowałam y, wieczorem, to rano miałam takie y, nieciekawe włosy. Y, no, nie do końca mi się sprawdziła, więc to no niestety nie mogę jej polecić. Taka maseczka z Look Fantastic. Ciężko cokolwiek powiedzieć po dwóch, trzech użyciach. Firma Paradox. Też kolejna maseczka z Look Fantastic. Chyba jest to dosyć droga firma. Ona była ok. Kolejna taka ala próbka z Rituals. Też odżywka. Taka pojemność idealna na wyjazd. Spełniła swoją funkcję, ale jakoś nie jestem w niej zakochana. I odżywka z Garniera. Pięknie pachniała, wygładzała włosy i byłam nawet z niej zadowolona. Czytałam o niej opinie bardzo dobre. Użytkowniczki i testerki tej odżywki były zachwycone nawet gdzieś tam przeczytałam, że jest rewelacyjna i było dużo ochów i achów no u mnie po prostu jak to odżywka spełniła swoją funkcję ale nie jest to odżywka moich marzeń pasty do zębów to skończyłam taką pastę ok ale no pasta jak pasta tą pastę Ajona mogę polecić i polecam tę pastę rekomenduję jeżeli ktoś jej nie zna to polecam poczytać o tej paście a na koniec zostawiłam mój hit który odkryłam właściwie chyba 3 miesiące temu, są to mydełka w piance z Baw Body Works i jestem po prostu w nich zakochana nie wyobrażam sobie w tej chwili mycia rąk innym mydełkiem niż ten w piance jego koszt to około 35-40 zł. Ten kupiłam na vintage, ale ten już mi się skończył. On właśnie wystarczył mi na około 3 miesiące, ale zakupiłam już dwa inne. Tutaj sobie zakupiłam do kuchni o zapachu mandarynki, a tutaj zakupiłam kolejny do łazienki. On wygląda właśnie tak. Ma taką piankę bardzo miłą, przyjemną i pachnącą. I te opakowania też dosyć pięknie wyglądają na umywalce, nie są jakieś tandetne. To tyle, dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, do następnego razu. Pa!